na turystycznym szlaku. Odwiedziłam Grajka Chrząszcza, co to w Szczebrzeszynie mieszka. Owad nadal w mieście brzdąka przy ratuszu i źródełkach. Dał się poznać w różnych stronach poprzez pana Jana Brzechwę, który w swoich pięknych strofach świerszcza w bajce swej umieścił. W Szczebrzeszynie Chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Wół go pyta, panie Chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Gdzie Szczebrzeszyn w kraju leży? Niedaleko od Zamościa. Teraz wiesz już, gdzie Szczebrzeszyn, tam napotkasz pomnik gościa. Stoi duży na 3 metry, dano jemu postać w brązie. Inne z drewna są niestety, ze skrzypeczek nutki drążą. Dodam jeszcze ciekawostkę, gdyż nie wszyscy o tym wiedzą. To niezwykła jest błahostka, a więc z wiersza się dowiedzą. Pewna pani z Szczebrzeszyna urodziła nam świętego. Lolkiem zwała swego syna, aureolę dało niebo. Czy już wiecie, o kim mowa? Tak, to nasz Jan Paweł II. Świat chciał zjednać mądrym słowem, w świętość szedł przez okres długi. Aldona Latosik. Czytał Bogdan Dmowski.